Witam Państwa, Elżbieta Gaz. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o nadziei, o złudnej nadziei. Dlatego, że to jest bardzo ważny temat. Większość ludzi niestety jest bez zaufania do siebie. A podstawa rozwoju duchowego, podstawa świadomości duchowej, to jest właśnie przede wszystkim zaufanie do siebie. Jeżeli mam zaufanie do siebie, to jesteśmy w stanie odbierać wszystkie podpowiedzi, jakie płyną od Pana Stworzyciela. To Pan Stworzyciel prowadzi człowieka na ziemi najlepszą drogą poprzez podpowiedzi, poprzez obrazy, które trzeba się nauczyć odczytywać, przez wizje senne. To wszystko są podpowiedzi. Owszem, obecny człowiek ma bardzo mocno rozbudowany rozum. To kształcenie, te tyle lat nauki, które nigdy nikomu się nie przydało w życiu, to proszę Państwa, rozbudowuje właśnie rozum. A my mamy się kierować na ziemi głównie uczuciami. Jeżeli jesteśmy uczuciowi, jeżeli kierujemy się uczuciem, to jesteśmy w stanie zarejestrować wszystko. Ktoś do nas podchodzi i swoją wrażliwością, swoim uczuciem jesteśmy w stanie odczuć jego na przykład zdenerwowanie, tego człowieka lęk. Jesteśmy w stanie odczuć to, co się z nim dzieje. To poprzez właśnie dużą wrażliwość. Ta wrażliwość to jest ogromny dar od Pana Stworzyciela. Ludzie wierzą, żyją w zasadzie nadzieją, że coś się samo zmieni. Nie. Samo się nic nie zmieni. Jeżeli my będziemy bez zmiany siebie, to nie tak, że ktoś szczeli palcami i nas zmieni. To my musimy wykonać wszystkie pierwsze kroki. Musimy się zmienić na pozytywnych ludzi. Ja chcę się zmienić. Ja pracuję ze sobą cały czas. Jeżeli ja bym się zatrzymała w tej chwili, nawet zatrzymanie, to już jest cofanie. Poprzez obrazy, poprzez podpowiedzi, cały czas non-stop płyną podpowiedzi od Pana Stworzyciela. I powinniśmy je odbierać na wszystko. Podpowiedzi jest bardzo dużo, wszędzie. Wszędzie, gdzie jesteśmy, wszędzie, gdzie się pojawimy, wszędzie są podpowiedzi. Jak się damy poprowadzić, to idziemy najlepszą dla nas drogą. Owszem, możemy sami wybierać, ale wtedy ta droga już nie jest taka najlepsza, bo wtedy kierujemy się rozumem, a my mamy się kierować uczuciem. Wiele rzeczy można sobie sprawdzić, na przykład poprzez uczucia, poprzez odczuwanie. Całym sobą, na splocie słonecznym doskonale odczujemy wszystko i bardzo polecam uczenie się odczuwania. Natomiast jeżeli chodzi o tą taką nadzieję, że coś samo się stanie, bez naszego zaangażowania, nawet jeżeli darzymy kogoś uczuciem, jeśli mu tego będziemy bez powiedzenia,
i zrobienia tego pierwszego kroku, to ten ktoś bez wiedzy będzie, że my go darzymy uczuciem. A jak chcemy, żeby się dowiedział, no to w jakiś sposób trzeba zaaranżować to spotkanie. A może stanąć na drodze tej osobie. A może znaleźć ludzi, których zna i spotkać się. Bo ciągle słyszę, że ale ta osoba mnie nie chce. Ale czy pani, pan próbował? Nie. No to jak nie, nie ma próby, no to samo bez możliwości, żeby się tak samo zadziało. Czy coś stracimy, jeśli zaprosimy tą osobę na przykład na dobrą herbatę? Coś nam się stanie? Jeżeli nam zależy na tej osobie. Zróbmy ten pierwszy krok. Bez czekania, aż ta osoba zrobi. Bo może być tak, że będzie bez wiedzy w ogóle, że my jesteśmy. A może jesteśmy ważni dla tej osoby, a nawet ona o tym jest bez wiedzy. Uważam, że zawsze ten pierwszy krok może powinien zrobić mężczyzna, tak? No, dzisiaj to bardziej kobiety zabiegają o mężczyzn niż odwrotnie, ale za moich czasów i jak pamiętam ABC dobrego wychowania, to było tak, że mężczyzna zaprasza panią gdzieś tam. Ale jeżeli kobieta darzy uczuciem mężczyznę i on nawet o tym nie wie, może powinien się dowiedzieć w jakiś sposób. Jak będzie chciał, no to się pojawi. On nawet bez wiedzy jest, czy chce, czy nie, bo bez wiedzy jest, że darzycie panie, na przykład tego pana, uczuciem. W życiu ten pierwszy krok jest ważny. W rozwoju duchowym jest najważniejszy. Jeśli my bez zrobienia będziemy czegokolwiek ze sobą, bez zmiany, nie ma rozwoju duchowego bez zmiany. Musimy się totalnie zmienić i to jest potężny proces zmiany. Musi być świadomość duchowa. Ta świadomość musi się zmienić. Ciągle słyszę, że rozum mnie atakuje. Rozum mnie atakuje. To są nasze myśli. Takie nasze myśli. I my potrzebujemy to zmienić. Zapanować nad swoim myśleniem. Powiem, że jest to bez bycia łatwe. Ale do zrealizowania. Ja tak samo się musiałam zmienić. Też byłam w szkole wiele lat i też bardzo rozbudowany rozum i na pewno pomogło mi w takim takiej zmianie siebie wyjście z ciała. Byłam poza ciałem 15 minut, więc dość dużo i to mi bardzo pomogło zmienić wszystko w swoim życiu. Ale to już takie bardzo radykalne zmiany. Natomiast uważam, że każdy może się zmienić, jeżeli tylko będzie chciał. Jeżeli ktoś pali i chce rzucić palenie, to nie jest tak, że będzie się łudził, że to samo się stanie. To jest ta złudna nadzieja. Samo się nie rzuci palenie. Albo zaczniemy na przykład codziennie mniej, 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 aż w końcu odrzucimy całkiem. Albo rzucam całkowicie od razu i koniec. Jest wiele rzeczy, które odrzuciłam w swoim życiu i bardzo się z tego cieszę. Ponieważ te rzeczy wcale dla mnie bez bycia były dobre. Przede wszystkim odrzuciłam takie słodycze z cukrem kryształem.
Dlatego, że cukier, kryształ to jest ogromna trucizna dla nas. Ogromna toksyna, która się odkłada w naszym organizmie i czyni ogromne szkody, a więc to pierwsze było, co odrzuciłam. No bez możliwości, żeby jeść ten cukier, kryształ. Ja już wspominałam o tym, że to jest substancja wydobyta, pozbawiona składników do trawienia. Proszę Państwa, no chcemy zmian. Chcemy zmian w naszym życiu. Chcemy zmian politycznych. Chcemy zmian Polski. Jest taka całkowita dezinformacja. No jest tak wrzucanych dużo różnych sprzecznych informacji, że to jest właśnie dezinformacja po to, żeby wyciszyć, uspokoić ludzi. Tylko świadomi ludzie zawalczą o Polskę. Świadomi. Świadomi siebie ducha. Bo reszta, która się łudzi, że coś się samo zmieni, że tutaj coś się zadzieje samo. No, popatrzmy na przykład na Turcję obecnie. W Turcji zatrzęsła się ziemia w skali Richtera 7-8. Bardzo mocno. Jest wiele domów. Praktycznie całkowicie bez możliwości zamieszkania. Domy rozwalone. W gruzach masę ludzi jeszcze. Dużo jest zaginionych, więc to już się dzieje. I albo ludzie wyciągną z tego wnioski, albo będzie się działo dalej. Ponieważ na ziemi jesteśmy w czasie ostatecznym. Takie ostateczne rozliczenie. Samo, bez zadziania się. Jeśli my się nie weźmiemy pod ręce i nie pójdziemy, ale nie 100 osób, 200, 1000, to wszystko za mało. To muszą pójść wszyscy. Wziąć się pod pachy i pójść zawalczyć o Polskę. I te osoby, które szkodzą Polsce, czas najwyższy rozliczyć. To my, Polacy, decydujemy o tym, co się zadzieje w naszej ojczyźnie. To jest nasza ojczyzna. Nasi dziadowie, pradziadowie walczyli o Polskę. I my będziemy tutaj też musieli zawalczyć o Polskę. Pamiętajmy, że Polska, kraj wybrany, a Polacy, naród wybrany. I Polska jest najważniejsza, w tej chwili najważniejszym krajem na ziemi. To z Polski wyjdzie iskra. I jeżeli będziemy się łudzili, mieli nadzieję, że samo się zadzieje. Nie, proszę Państwa. Samo bez zadziania się. Tak jak się inni organizują, żeby tutaj zadziałać, że tak powiem, w sposób negatywny, to my musimy się zorganizować i w sposób bardzo pozytywny. Proszę Państwa, to jest przede wszystkim wojna energetyczna. Wiem, że większość ludzi bez zdania sobie z tego sprawy. To jest wojna o naszą świadomość. Świadomość siebie, ducha. Świadomość. Przede wszystkim każdy człowiek musi wiedzieć, że jest duchem. Duszę ma zwierzę. My jesteśmy duchem. No mówi się, wyzionął ducha. Rozwój duchowy. Nie wyzionął duszę, czy rozwój duszowy. Tylko duchowy. Bo człowiek jest duchem.
duszę ma zwierzę. I to powinien zrozumieć każdy człowiek. No mówią przecież, że duch straszy. No to jak? A człowiek ma duszę? Dusza? To można nazwać ciało duszę. Ale w środku, właściwie to nawet duch jest większy o 2 centymetry od ciała. Więc najpierw odczuwamy ducha. To duch ma uczucia. Ciało? Jak duch opuści ciało, to ciało się rozkłada. Dlatego jest taka walka medycyny akademickiej o to, żeby zatrzymać tego ducha w ciele. Bo jak się rozłączy połączenie i duch wyjdzie z ciała, to już jest koniec. Bez możliwości powrotu do ciała. To ciało się rozkłada, ale duch żyje. Duch jest, funkcjonuje. Jako małe dziecko widziałam na cmentarzach ducha, który chodził między tymi, którzy zakopywali to ciało do ziemi i mówił wszystkim: ja tu jestem, słuchajcie, ja tu jestem. Ponieważ ludzie bardzo rozumowi, to bez odczucia byli tego ducha. Jak jako dziecko powiedziałam, że widzę babcię na cmentarzu jako 5-letnie dziecko. Oczywiście byłam wyszydzona i dziecko, co ty opowiadasz, tak? Kłamiesz. No tak już ma jasnowidz. Widzi pewne rzeczy, których inni bez możliwości zobaczenia. Pokazuje się wszystko, co jest potrzebne, żeby zobaczyć. Jeżeli coś mi jest bez potrzeby zobaczenia, to ja będę tego bez zobaczenia. Ale jeśli jest mi coś potrzebne, żeby zobaczyć, to ja to widzę. Każdy człowiek na ziemi powinien być świadomy siebie ducha. To jest ta świadomość. A walka jest po to, że jeżeli będziecie świadomi, bez możliwości ktokolwiek człowieka zniewolić. A jeżeli będziecie Państwo rozumowi, to niestety to już jest niewolnictwo. Bo wtedy wykonacie wszystko, co ta satanistyczna władza tutaj powie. Natomiast, jeżeli człowiek będzie świadomy siebie ducha, bez możliwości dać się zniewolić. Taki człowiek, świadomy człowiek duchowo, będzie szedł do przodu, będzie się rozwijał. Będzie żądał tego, co naprawdę potrzebuje. Na ziemi niestety to, co jest dla wszystkich, jest dzielone bardzo mało sprawiedliwie. Każdy człowiek, który pracuje, powinien zarobić tyle, żeby móc godnie żyć. Nie wiązać koniec z końcem, tylko godnie żyć. Te różnice dzisiaj są tak kolosalne między tymi ludźmi, którzy są najbogatsi na ziemi. Bo to już nie są milionerzy. To już są bilionerzy, miliarderzy i milionerzy. A więc to już jest tak, że 1% ludzi ma to, te pieniądze, które wypracowało 99%. A więc bez możliwości, żeby tak było. Musi to być podzielone, to wszystko, co jest na ziemi, solidnie dla wszystkich. Dlatego, że Polska, kraj wybrany i Polacy, naród wybrany, ta iskra musi wyjść z Polski. Więc to, co siedzi w Polakach, wcześniej czy później, i tak musi wyjść. Wolność. Każdy Polak ma zaszczepioną tą wolność. Każdy Polak jest mocniejszy jak każdy człowiek na ziemi.
Każdy Polak ma tą potrzebę wolności. Owszem, pracowano nad Polakami wiele pokoleń. Ale bez możliwości wolności jest w człowieku zabić. Absolutnie. Brak takiej możliwości. Każdy Polak się obudzi. Każdy. To będzie garstka ludzi, którzy zatruci lekami, którzy wierzą jeszcze w te budynki, figury i różne ołtarze, w różne dziwne religie. Proszę Państwa, też przejrzą na oczy. Musi być prawda powiedziana wszystkim ludziom na całej ziemi. Ta prawda musi wyjść na jaw. Brak innej możliwości. A więc ci, co pozostaną, przejrzą na oczy wszyscy. No, niektórzy podjęli decyzję taką, że poszli i w sumie zdecydowali o tym, aby ten preparat wziąć. No to jest wybór. Ale to jest taka nadzieja, że coś się zmieni. Znowu czekamy, liczymy na to, że coś się zadzieje samo. Proszę Państwa, od dziecka człowiek jest uczony w szkole rzeczy, które nigdy się nie przydadzą. To, co się, by się przydało, w ogóle tego nikt nie uczy, a powinni ludzie uczyć. Uczyć się życia, przetrwania. Tyle lat nauki i ja jestem bez możliwości skorzystania. No, może przyroda, geografia, bo to akurat się przydało, tak? No wiem, gdzie leżą stolice państw, gdzie państwa, jak wygląda ziemia i tak dalej. Ale tak rozbudowana matematyka i takie wzory chemiczne, fizyczne i matematyczne. Tutaj powinno być już dziecko, jeżeli ma dar na przykład, ma głos i dar śpiewania, to powinien być nauczony tego, co potrzebuje do tego, żeby rozwijać swój dar. Tak samo, jeśli ktoś jest na przykład mechanikiem, no mechanik samochodowy, to się rodzi. Dziecko już, on wie, że on będzie mechanikiem samochodowym. I on to pokazuje od małego. I on tutaj może by potrzebował pewnych rzeczy takich, a nie innych. I to powinny być specjalne szkoły. Studia w zasadzie to powiem, że to jest dla tego papierka, że ktoś ma studia. Tak naprawdę, jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to ta wiedza bardzo rzadko się przydaje i w bardzo małym stopniu. A to jest wiedza wykuwana na pamięć. Po co? To jest właśnie to kształcenie rozumu. A my powinniśmy się nauczyć odczuwać. Proszę Państwa, nawet jak ktoś przychodzi do uzdrowiciela, to są takie podpowiedzi. Wszystko jest podpowiedziane, co jest, gdzie jest, co jest przyczyną, co jest. Wszystko można zobaczyć, są podpowiedzi, wszystko jest. I jest podana taka prawdziwa przyczyna. Jak nie usuniemy tej prawdziwej przyczyny, to człowiek będzie bez wyzdrowienia. To jest tak, że ludzie biorą leki do końca życia na nadciśnienie. Ale trzeba wyleczyć to nadciśnienie. Zobaczyć, co jest faktyczną przyczyną. A to zasilamy firmy farmaceutyczne, które zarabiają te biliony właśnie. Jak my przestaniemy ich zasilać, to się skończy. To my powinniśmy wiedzieć, co jest dla nas dobre i właściwe. Znowu ludzie się łudzą, że zdrowieją. Łudzą się całe życie, bo całe życie biorą tabletki.
Łudzą się, że się wszystko zmieni. Nie. To jest taka złudna nadzieja, że tu się coś zadzieje i się zmieni. My musimy zrobić ten krok do przodu, aby się zmieniło. Każdy z nas, każdy Polak, bez innej możliwości. Jest wiele powodów do tego, ażeby człowiek zrobił ten pierwszy krok w kierunku zmian. Ponieważ będzie mu lepiej. Ponieważ będzie świadomy. Ponieważ będzie lepiej żył na ziemi. Będzie zdrowszy, mądrzejszy. Będzie mógł się rozwijać. A tak to ludzie się cofają. Taki zwykły człowiek, no cóż, idzie do pracy na 7, przychodzi o 15 albo tam o 17, zje obiad, siada przed telewizorem i łudzi się, że to jest ten autorytet, który powie mu prawdę. Absolutnie. Ja jestem bez oglądania telewizora, bez telewizora w domu. To samo radio. Jeżeli chcę coś obejrzeć, płacę za internet i oglądam w internecie to, co ja chcę, a nie to, co mi ktoś narzuca. Poza tym, proszę Państwa, cały czas się mówi o wielu badaniach naukowych. Popatrzcie Państwo nawet na tą kawę, która uważam, bo sama doświadczyłam tego, bardzo przekwasza organizm. Wypłukuje różne witaminy i, proszę Państwa, magnez z organizmu. Ile jest zdań, i to wszystko potwierdzone naukowo, że 5 kaw dziennie jest super świetne i będzie człowiek bardzo zdrowy, bo kawa jest zdrowa. Ale ktoś inny powie zupełnie coś innego. I to są wszystko badania naukowe. Więc które te badania naukowe są właściwe? Albo to są żarty i śmieją się z Państwa, że przyjmujecie te wszystkie badania naukowe za pieniądze. Da się napisać wszystko, co ktoś będzie chciał. Dzisiaj jest też wielu Polaków, którzy zdradzili Polskę za pieniądze. A proszę Państwa, pieniądze bez możliwości bycia najważniejsze w życiu. W życiu musi być najważniejszy, wzniosły cel duchowy. Owszem, możemy mieć inny cel, ale dążymy do tego celu. Jeżeli zrobimy ten pierwszy krok, jeżeli chcemy mieć dobrze żyć i mieć pieniądze, które realizujemy swoje marzenia, to proszę Państwa, to przede wszystkim najpierw musimy mieć zaufanie do siebie. I krok po kroku realizujemy. Wytyczamy sobie plan. Jeżeli chcę wybudować dom, no to najpierw szukam działki. Jeżeli ja szukam tej działki, to w tym czasie zbierają się, tak się dzieje, że zbierają się pieniądze na tą działkę. Często słyszę, że ale to ja nie mam pieniędzy, ja nie mam tego, a mnie to nie wyjdzie, a mnie się nie uda. To jak będziemy tak mówić, to będzie bez udania się. Ludzie budowali domy, że powiem, nie mając nic, budowali domy. W swojej rodzinie stwierdziłam też takie fakty, gdzie wcale bez zarabiania byli dużo kiedyś, a wybudowali domy. Ale chcieli je wybudować i wszystko tak się układało, że wybudowali te domy. I tak samo dzisiaj, to od Państwa zależy.
blokowiska to jest tak, że masa ludzi mieszka w jednym miejscu i no i potem byle małe trzęsienie ziemi i co się zadziało? Wszystko się zwaliło. I tak samo te budynki, te bloki wszystkie będą się waliły jak domki z kart. Bo i u nas będzie trzęsienie ziemi. Wydarzenia będą wszędzie. Przeżyją ludzie, którzy rokują nadziei na zmiany. Jeżeli ktoś będzie bez rokowania nadziei na zmiany, no to przyjął preparat i pewnie odejdzie. Obojętnie jak to się zadzieje, kto ma zostać, zostanie. 5 metrów placu dla niego się zostanie i żywioły będą bez ruszenia tego człowieka, który ma zostać na ziemi. To od państwa zależy, czy chcecie tu zostać, czy chcecie tu być, czy chcecie odejść. Marzenia się realizują, wszystko się realizuje. Wszystko zależy od nas. Co myślimy, co mówimy i co czynimy. Moc słowa, moc ducha, moc wiary. Malutkie zwątpienie zburzy wszystko. Albo mamy przekonanie i mocno wierzymy w to, że tak jest i to się zadzieje, albo nie. I wtedy mówimy, że no i tak się nic nie zadziało. No ale jeżeli jest zwątpienie, no to jak? Malutkie zwątpienie zburzy wszystko. Ja już kiedyś wspominałam. Albo jesteśmy, albo kobieta jest w ciąży i jest 100%. Bez możliwości bycia 99%. Musi być 100%. I tak samo we wszystkim. Jeśli ja coś zamawiam i żadnej wątpliwości, to za chwilę to się przejawia. Ale żadnej wątpliwości, szczególnie myśląc. Jeżeli mamy wątpliwości, absolutnie. Proszę Państwa, u większości ludzi to, co słyszę, jest ta złudna nadzieja, że samo się zadzieje, samo się stanie. To jest tak do pralki pranie. Potrzebujemy włożyć i wyciągnąć. Pralka sama pierze, ale ono samo tam bez wskoczenia i bez wyciągnięcia samo. Też jeżeli pralka jest bez suszarki, no to też potrzebujemy powiesić to pranie, żeby ono wyschło, no i wyprasować potem jeszcze. I to samo bez zadziania się. I wszyscy wiedzą o tym. I tak samo, proszę Państwa, w życiu. Jeśli mówię A i chcę na przykład zrealizować jakiś plan. No, chcę wybudować na przykład salę. Dużą salę na 40 osób. No to realizuję. Ale jak będę myśleć, a może nie dam rady? A może się coś nie uda? A może nie dostanę zezwolenia? A może jeszcze coś? To już są wątpliwości. A samo to nie jest tak, że szczelimy pach i wybudowane. Nie. To potrzebuje się zadziać, ale ponieważ jeżeli my mamy przekonanie o tym, że tak jest, to tak się zadzieje. Krok po kroku będziemy realizować. Już zero wątpliwości. Owszem, czasami coś nie wychodzi, no to trzeba to z
sprostować, zobaczyć, co zrobiliśmy źle, ale bez wycofywania się. Czasami się upadnie, trzeba otrzepać się, wstać i wszystko. Upadliśmy, no i podnieśliśmy się i działamy dalej. I proszę Państwa, zaufanie do siebie. O sobie, która przychodzi do nas, a nie możemy zobaczyć, jaka ta osoba jest. Ona nam pokazuje zupełnie, że jest super świetna. Czasami trzeba po prostu zwyczajnie pokazać swoją słabość, żeby ta osoba się pokazała, jaka jest. Bo czujemy coś, że coś jest nie tak. A okazanie tej słabości. Natychmiast ta osoba pokaże się, jaka jest. Jaka faktycznie jest. A nie taka, jakbyśmy chcieli widzieć tę osobę. Każdy się nam musi pokazać, jaki jest. Każdy. Ponieważ powinniśmy zobaczyć prawdziwą jego twarz. Żebyśmy widzieli, kto jest naszym przyjacielem, a kto wrogiem. Dlatego czasami trzeba okazać swoją słabość, żeby zobaczyć, jaki ten człowiek jest naprawdę. I on się wtedy pokaże. I to dla nas jest ogromny plus. Patrzmy na siebie. Obojętnie, co kto mówi o nas. To jest mało ważne. Ważne jest to, co my czujemy. Ważne jest to zaufanie do siebie. Jeżeli podoba mi się coś, to ja to noszę. I jestem bez patrzenia, czy komuś się podoba, czy nie. To mnie się podoba. Mam lustro w domu, widzę, jak wyglądam i mnie się podoba. A jak komuś bez podobania się, no to jego temat, jego problem. Proszę Państwa, kiedyś sama tak mówiłam, że to, czy o Tobie mówią źle, czy dobrze. Ważne, że mówią. To znaczy, że jesteś jeszcze coś warta, tak? Sama sobie to powtarzałam. No i faktycznie tak jest. Dzisiaj politycy, robiąc sobie reklamę, robią w różny sposób. Oni wiedzą, że jak się mówi o nich, są na fali, no to wygrywają. Dlatego tak samo jest w życiu. Jeżeli ludzie widzą, że jesteśmy inni, no to albo nam zazdroszczą, im to bez pasowania jest, ale to jest ich temat. Mnie to pasuje i ja tak się ubieram, jak mi pasuje. A czy komuś to pasuje, czy nie, to jest jego temat. Jak nawet ktoś coś do mnie mówi, to ja wiem, że on mówi o sobie. On podaje mi informację, jaki jest. Nawet jeśli mówi o innych, to głównie mówi o sobie. On mi mówi, jestem taki, 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 taki. Mówiąc niby o osobie trzeciej. Daje informacje, ponieważ on osądza inne osoby według własnego postępowania. Dlatego jeśli nawet do was ktoś coś krzyczy o was, pamiętajcie, że on mówi o sobie, ponieważ on ocenia was według własnego postępowania. A więc to jest ocena siebie. Dziękujcie za to Panu Stworzycielowi, że pokazał wam, jaki jest ten człowiek. Bo to jest pokazywanie. No, trzeba się nauczyć odczytywania stworzenia. Stworzenie mową Pana Stworzyciela. Jest wiele podpowiedzi, jest wiele symboli, których trzeba się nauczyć.
niektóre symbole zostały przekłamane mocno tutaj na Ziemi, ale i tak musi wszystko wrócić do prawdy. Jak my przyjmiemy prawdę, to wtedy będziemy wiedzieli, że prawda na Ziemi jest tylko jedna. Bez możliwości, żeby była prawda czyjaś i moja. Prawda jest zawsze jedna i ta sama. Mam nadzieję, proszę Państwa, ogromną nadzieję, że to wszystko, ten cały reset, to wszystko wiem, że poukłada się bardzo dobrze dla ludzi, którzy tutaj zostaną. My tu będziemy budować wszystko na nowo. Będziemy budować naturalne życie oparte na naturalnych składnikach, przede wszystkim naturalnym odżywianiu. Wykorzystamy wszystko, co jest w naturze, do tego, żeby polepszyć swoje życie, ale nigdy przeciwko człowiekowi. I mam nadzieję, że bardzo dużo ludzi się obudzi. Że więcej niż oczekuje. Dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Jeszcze powtórzę, pamiętajcie Państwo, moc słowa, moc ducha i moc wiary. Działamy. Do zobaczenia.